Siema, siema, jestem Ryan Gplay, to jest pierwszy odcinek z nowej serii na moim kanale, tak długo wyczekiwanej serii z mapy Eastern. Oczywiście, że tak, jest w końcu ta serijka, mogę ją zacząć w końcu, bo naprawdę się mega jarałem. Nowe interko, takie pod serijkę, bardzo fajne, młodzieżowo, dużo rzeczy się dzieje, naprawdę bardzo miło mi was też goście w tym filmie, więc mam nadzieję, że będziecie się świetnie bawić podczas oglądania tej serii, a ja będę się dobrze podczas nagrywania tej serii. Zobaczymy też, jak to wszystko wyjdzie. Ja aktualnie sobie wracam ze źródełka, tam wodę pobierałem sobie niedawno, więc wracam sobie po prostu do domku. Zaraz wam pokażę dokładnie, które gospodarstwo jest moje, ponieważ sobie gospodarstwo już jakieś tam przejąłem, wiadomo. I myślę, że będzie wyglądać naprawdę super. Nowe shaderki sobie pokonfigurowałem, no jest po prostu kozak. Wiem, że ich tutaj tych ludzi jest jak ta procesji, ale no niestety no nie mam jakby możliwości ingerowania w częstotliwość tego ruchu. Jest, bo jest i dobrze, że w ogóle ktoś chodzi, nie? Dobra, oczywiście lecimy sobie dalej na kolejne gospodarstwo. Mam tam maszynki, zaraz wszystko pokażę, jak dokładnie co wybrałem i w ogóle. Fabułki raczej żadnej nie będzie, jakoś tak, dzień dobry, nie lubię specjalnie się bawić jakieś roleplaye. O matko, zielak pojechał. Więc nie chcę się w to bawić, aczkolwiek czasami jakieś tam elementy, żeby sobie pośmieszkować, się znajdą. No i tu skręcamy. To gospodarstwo wybrałem, ponieważ to gospodarstwo no ma najlepsze zabudowy, po prostu jest według mnie chyba najlepszym gospodarstwem tak naprawdę, bo jest po prostu kozackie. Sobie odpalę może muzykę, okej, niech muzyka nam gra i wam teraz pokażę, jak cały to gospodarstwo wygląda. Po pierwsze, gdzie ono jest, na jakim tu jest w ogóle wzniesieniu, po prostu mistrzostwo świata. Cudowne, cudowne po prostu gospodarstwo, naprawdę się mega tym jaram. Sorry bardzo, obet się odbił, no i dobra. Ten budynek jest w ogóle grywalny, jest taki dekoracyjny typowo, ale on grywalny nigdy miał nie być, więc po prostu taki sobie jest i tyle, nie? Dobra, zacznijmy oczywiście od maszyn. Dzisiaj też mamy akcję, bo musimy jechać robić żniwa, ponieważ za chwilę będzie burza. Jest późne lato, o dziwo właśnie, dziwne, co nie? Że każdy jest season. Mam do was też parę kwestii, może rozumiem powiem. Czy chcecie, żebym odkrył sobie całą mapę w tych wszystkich z klasami czy bez klas? Na razie mam bez klas i mógłbym sobie samemu jeździć i sprawdzać swoje ziemie, ale też zapytam was właśnie, czy macie jakieś pomysły, czy warto byłoby może po prostu sobie całą mapę odkryć w klasach i tyle. Dajcie znać w komentarzu, ja sobie na pewno sprawdzę to, czy wam się tak coś podobać będzie, czy lepiej nie, Riot jeździ każde pole po kolei sprawdzeń. No według mnie trochę głupota, ale dajcie znać, nie? Nowych upraw nie chcecie za bardzo widzieć, ale jest sporo. Zresztą to wszystko, myślę, wiecie, z Work in Progress, tak recepto będę wam pokazywał, prawda? Jakie mam landy? Które są moje landy? Jestem gospodarstwem biednym, nie patrzę na to, że to jest takie duże pole. Ja tych dwóch pól nie będę w ogóle korzystać na razie. Po czasie, gdy się rozwinę, powiedzmy to sobie za 100 tysięcy kupy te dwa pola. Bo to jest za dużo, a ten land jest na początek tylko, a chciałem troszkę w innym miejscu niż tylko w tym. Bo pola są naprawdę potężne. Mapa 4x4 jest potężna, to jest właściwie połowa po sobie mapy, nie? No, trochę to jest jednak, więc wykupimy sobie tutaj takie dwa poletka. Tu mam jedno, tu mam drugie, znaczy tu mam dwa, ale to jedno jest takie, zobaczycie. Drugie, trzecie, czwarte i piąty landzik, jest tutaj taki wąski paseczek. Chciałem tak w miarę sobie to porozdzielać, żebym miał powiedzmy na każdej części mapy coś tam do roboty, ale jeszcze będę mi tak sobie kupować wszystkie landy, więc spokojnie, nie? Dobra, więc tak to wygląda. Was teraz raczej powinno interesować, co tu się dzieje, jak to wszystko będzie wyglądało, tak? Więc dobra, mamy godzinę 8:08, czas zaczynać, bo zaraz będzie burza, ale mam jeszcze żniwa do zrobienia. Więc tak mówię, nietypowo, ponieważ każdy na sezonie zaczyna, o, siejemy, takie durnoty, nie? A ja tutaj od lata, od późnego lata. Więc ciekawe, będziemy zaraz ze żniwami startujemy, nie? Dobra. Więc tak, oczywiście, jeżeli chodzi o... Miał być to sezon czwarty realnego gospa, ale jednak nie jest. Mimo wszystko pułk sobie jest stanąć przyniosłym, więc mamy ten pułk czwóreczka. Mamy Amazonkę, tylko ona jest, wiadomo, pozdzierana, bardzo stara taka Amazonka, nawet bez nalepek. Ja sobie będę kiedyś jeszcze remontował. Nie chciałem brać poznaniaka, bo to każda miała mało klepane, więc wiadomo, nie? Brony również są z realnego gospa, więc razem z pługiem je przywlekłem. I są, fajnie, więc nie? Spoko. Tu moje kalosze, tu się można wyspać, także fajnie. Ale dobrze, dalej. Tu mam kultywator, również z realnego gospa sobie przywędrował. Mam wiele maszyn, których mam zaufanie, po prostu sam początek rozgrywki, a ta seria będzie bardzo, bardzo rozwojowa, więc chciałbym, żeby też tak było. Dobra, zacznijmy sobie może na spokojnie od tego garażu.
To w sumie to już pomaga za razem maszynę, jakby nie było, więc tak. Opryskiwacz w ten sposób się prezentuje, nie wiem dokładnie kiedy jest model, nie zlinczujcie mnie, po prostu nie mam pamięci o takich rzeczy, w realu to się tym zajmuje, więc wiadomo. Rozsiewacz motylek, kosiareczka od bursuka Mesko, no po prostu, no majunia, no ja zakochałem się strasznie. Do takich tutaj pajączek taki poczwórny, powiedzmy to, no i ciągniki. Ciągniki to oczywiście nic innego jak Ursus C363P. Nie lubię trzypeków, aczkolwiek przydamy sobie to gówno i kupimy coś normalnego w przyszłości. Żartuję, chcę, żeby to była seria bardzo rozwojowa, więc wiadomo, nie? To zacząłem od gratów, miała być 30, ale myślę, bez przesady już, nie? Więc jest trzypeczek, dzięki suchutki za czipę Junio, bo jest naprawdę cudów Junio, nie? Także i mamy tutaj widełki do obornika. No i MTZ-cik Belarus. Belarus jest, no i Belarus jest na moim gospodarstwie. Powiedziałem MTZ? Belarus 10.25.2. Dobra, wychodzimy z garażu. Mogę otworzyć sobie drzwi? O, przepraszam najmocniej, już wychodzę. Nawet nie będę w sumie zamykał, bo dzisiaj będziemy wjeżdżać. Teraz, petarda. No rozumiem. Mam bardzo stary kombajn, chcę go po tym co nie wymienić, więc muszę na niego zrobić, wiadomo, nie? Od tej żmijka moja, znaczy dmuchawa i tak dalej, tam z tej przyczepa. No ale dobra, my klasy konsul to jest, się nazywa? Konsul, no i tu jeszcze jest grabiereczka taka śmieszna. Odmalowałem niedawno, więc to tak wiadomo. O Jezu, ale jest tutaj tego, a nie, dobra, wydaje mi się. Strasznie mgła się robi, ja chyba muszę zaraz ruszać. Więc mam tutaj klasę konsula, on będzie sprzedawany, kupiony będzie nowy kombajn, dajcie znać jaki. Coś może fajnego wpadnie, nie Bizon, bo Bizon jest zaklepany, coś innego. Musiał, jak tam z pogodą stoimy, kurde, się zachmurza. Dobra, jaką mam też przyczepę, bo to też jest w sumie ważne, przyczepa. Przyczepa jest dosyć ciekawa, nikt takiej nigdy nie używał, o to proszę. Tak się składa, że u mnie w ralu jest akurat identyczna, więc tak się składa, że mam taką i jest tutaj w farmingu, więc wow, pokczap. Tu trochę zboża jeszcze z zeszłego roku zostało, o Jezus Maria. No i taka ona sobie wygląda, nie? Ona ma 4,5 tony, też jest... Rosja. Wiadomo. Ale bardzo fajna przyczepka i myślę, że on się spodoba. Dobra. No i tam jeszcze rozrzutnik obornika. Troszkę tu sobie ostatnio od krówek wywalałem. Mam nowe rurki zamontowane, bo były takie drewniane, stare. To teraz zainwestowałem troszeczkę w krówki i mam teraz takie. Więc spoko. Jak na razie 4 krówki sobie stoją u mnie. 5 krówek, przepraszam, bo się... Zapomniałem. Więc troszkę sobie obornik wyrzucałem od nich. No i mam tyle na oborniku. Już na tyle obornika na rozrzutniku. No i z tyłu mam tu jeszcze troszkę obornika zostało mi, więc mam troszkę. To jest, nie wiem, z 30 ton chyba tego obornika, nie? Więc naprawdę kilkanaście ładnych rozrzutników tu jest. Dodatkowo też chcę przeprowadzić niedługo remont gospodarstwa, bo jak widzicie, tutaj mam strasznie zarośnięte. Zarośnięte bramę. Ten nigdy nie jeździłem właściwie, więc chciałem sobie tutaj troszkę tutaj. Ogarnąć to i żeby ta brama była normalnie przejazdowa, nie? Ale to dobra. I co, nie będę mówił, wszystko zobaczycie w trakcie. Wiecie co, może my nie zwlekajmy, bo jak ma zaraz padać, a ma być burza, no to ja bym wolał jednak dzisiaj dojechać w jednym kawałku, więc pozwolicie sobie po prostu, że pozamykam tutaj te bramy. Bardziej jakby nie było to, żeby ta burza nie narobiła tutaj jakichś szkód wielkich. A to sobie tutaj zamknę może. O, okej. Dobra. Ogólnie ta brama jest tutaj używana, jakby nie było, tylko jest po prostu mało używana. Ja tam nie wjeżdżam w ogóle, więc tak to wygląda. To co? Odpalamy i jedziemy, prawda? Nie ma co zwlekać czas nagli, więc ruszamy. Pozwólcie, że wam oszczędzę tutaj wyjeżdżania, bo naprawdę będzie ciężko tutaj mi wymanewrować. Może jeszcze... No niech mi się rozgrzewa powoli, ja sobie troszkę tutaj przestawię ten... ile będę mógł przestawić? O, troszkę sobie przestawię ten... tą zgrabiareczkę elegancko. Dobra. To ja już wchodzę i cóż, widzimy się jak już sobie wyjadę, spokojnie, nie? Dobra, okazało się, że dosyć szybko mi to sprawnie w miarę poszło, więc fajnie, ja sobie tu już powoli wyjeżdżam. Taki tam sprzęcik, nie jest to duży kombajn, co prawda już mega stary ten konsul jest, ale jakoś to ciągnie, ten ostatni sedno myślę jakoś pociągnie. Bardzo mi się to podoba właśnie to, że mogę sobie tutaj jechać tak trochę z boku, przez to mam naprawdę super możliwość właśnie widzenia dokładnie od kiedy kosza, nie? Więc to jest super sprawa. Dobra, jedziemy sobie ogólnie na pole tylko bardzo blisko domu, bo jest to takie dosyć pole niedaleko. Właśnie, więc spoko, kierunek działał mi w ogóle. A działał, właśnie światło robiłem niedawno, więc spoko. Tak powinno działać, nie? I właśnie, jeszcze nasza ważna sprawa. Są filmy daily. Jest to jeden z pierwszych filmów daily, więc mam nadzieję, że uda nam się utrzymać ten
start tego, a że mam mega teraz chęci na nagrywanie, to raczej nie inaczej powinnam się utrzymać, prawda? Dobra, tam nic nie jedzie z tyłu? O, jedzie, ale dobra, my się zawijamy. Dobra. I gazu, powolutku, no spokojnie tak też, żeby nie przesadzać. No to jakieś łąki są, wiadomo, nie? My idziemy akurat tutaj na nasz, jakby to powiedzieć, na nasze pole z jęczmieniem, co nie? W sumie to mamy dwa pola, ale jedno jest z lucerną. My będziemy sobie kość spokojnie dla krówek, także na luzaku. A, nie pokazałem właśnie wam prasy, ponieważ prasy jeszcze nie mam. Prasy muszę sobie dokupić ogólnie, więc dopiero za jakiś czas będę dopiero mógł prasy kupić. Także to o to się nie martwcie, tam gdzieś w przyszłości na pewno gdzieś się to... Okej. Okay. Jest potem śmiga? Chyba tak. Nie wiem, zobaczymy. Okej, ludzka, sorki, zacięcie niestety musiałem je zrobić, ponieważ zboże nie było jeszcze, powiedzmy, takie gotowe do wykoszenia, więc musiałem troszkę poczekać. Przy okazji deszcz już skończył padać i mamy teraz piękne, późne lato, więc super. Przy okazji inny problem jest oraz o pieniądze, bo było tam kilkaset tysięcy, po prostu tego nie odjąłem sobie po kupowaniu maszyn, po save'ie, więc są teraz 90, tak jak powinno być. No i cóż, i lecimy oczywiście. Jest jęczmień, lecimy dalej z tym cały czas. Odpalamy. Będę grać się bez chudów. Napiszcie, czy mam grać z chudami, czy bez chudów, bo mi tam w sumie to bez różnicy. A jeżeli wam się będzie podobało z chudami, to będę grał z chudami. Na razie gram bez. Czasami będę włączył sobie, aby coś tam sprawdzić, ale raczej realnie będzie fajnie sobie pograć po prostu bez chudów, żeby tak po prostu, jakby to powiedzieć, no poczuć tą imersję, tak? A tej mapie naprawdę można zarzucić wszystko, ale na pewno nie to, że się nie czuję, że jest się... Nie wiem. Ja na przykład grając tutaj na tej mapie, mam wrażenie, jakbym grał naprawdę, wiecie, jakbym jeździł naprawdę, czy nie? A nie tak tylko w gierce. Naprawdę, jak się fajnie wczujecie, macie dobrą właśnie wczutę w to, to naprawdę spoczko to wychodzi, nie? Tu troszkę się kubki robią, bo jest mała słoma. Małe są te pokosy, też to nawożone pewnie nie było, więc wiadomo, jak to sobie tutaj działa. No i nie wiem, właśnie też ten. Prawdopodobnie będę sobie gdzieś tam... Sprzedam to zboże najpierw i za hajsiki, które sprzedam, kupię pewnie prasę jakąś, nie? Chciałem sobie kupić prasę do kostek. Nie wiem, jak to będzie wyglądać, jeżeli chodzi o pieniądze. O, jeszcze mam sporo, dobra. Jak będzie to wyglądać, jeżeli chodzi o pieniądze, ile ta prasa będzie kosztować. Plus chcę też przyczepkę oczywiście do kostek również zakupić, żeby była taka typowa pod kostki do zwożenia, więc spoko. Cały tych pak widełek też mam, więc spoko. Jakaś tam kosa też się znajdzie ręczna, więc myślę, że naprawdę będzie bardzo fajnie na tej serii. No i że będzie to coś fajnego, co nie? No i mam też dla was takie kolejne pytanie, bo dzisiaj jest masa pytań, więc zadam pytanie kolejne. Jak ta seria też według was ma wyglądać? Bo miałem taki pomysł troszeczkę, żeby może zrobić bardziej na tej zasadzie, żebym, jakby to powiedzieć, w momencie, kiedy nie chcę kończyć odcinka, ale chciałem dokończyć jakąś pracę, po prostu pewien moment, w którym miałem nic do gadania, po prostu przyspieszyć. Najwyraźniej się będzie po prostu przyspieszyć, zrobić takiego timelapsa, jak sobie koszę i coś takiego. Dajcie znać, co o tym sądzicie, bo to jest ważne, nie? Czyli takie dwa podstawowe pytania, czyli czy włączamy widoczność wszystkich klas gleb i drugie, w sumie no, drugie to będzie właśnie to z tym speedem, czy taki właśnie delikatny robić. O, tam jest między nimi droga na naszą chatę. O, to komuś buraki chyba się nie przyjęły. O, chciałem powiedzieć, słuchaj, od frajera już mnie zaatakowało, nie? Dobra, odjedziemy sobie ten teraz. No, więc wiadomo. No i też za trzecie pytanko właśnie w sumie tak teraz kminiłem, czy właśnie grać na tych chudach, czy bez chudów, nie? Ciekawa rzecz, napiszcie, myślę, że będzie spoko. Myślę, że będzie spoko, dokładnie. Dobra, tu lucerę też mam ogólnie gotową do koszenia. Nie wiem, czy będę kosić w trakcie żniw, czy po żniwach. Ogólnie też żniwa tym kombajnem na takim areale troszkę mogą zająć. Jak mówię, nie mam co prawda dużo hektarów, bo jest to, nie wiem, około 5 hektarów chyba. Więc to jest tak dość mało, jak na ogólnie, ale na farminga to jest sporo, z takim kombajnem to wiadomo, że się raczej nie chce. Dlatego będę starał się zrobić sobie drugi kombajn, postawić wiatę specjalną pod ten kombajn, żeby troszkę to gospo rozwinąć również. No i te krówki, trzeba pójść w krówki, jakieś mieszalniki, TMR i tak dalej. No chcę to zrobić po prostu tak fajnie, poważnie. Póki co z tymi krówkami troszkę jest słabo. Czy ja wyłączyłem na pewno? Wyłączyłem, dobrze, jest 8.49, więc samego ranka można sobie oczywiście działać.
Będę starał wam się też wam mniej więcej pokazywać wszystkie te pola. Więc tak naprawdę może zrobimy sobie takie właśnie speeda w postaci gdzieś tam powiedzmy pierwszy zbiornik wykoszę już tak z wami na wizji, a kolejny po prostu wam pokażę, jak to będzie wyglądało z mojej perspektywy, jak to, o co mi chodzi. Czyli wiecie, kosimy sobie, kosimy pierwszy zbiornik, potem pojedziemy jeszcze sobie po przyczepkę. Będę starał się jak na nie używać teleportu, żeby po prostu jeździć, chodzić na piechotę, żeby to jakoś to miało taki, w miarę sens, taką realność. Jest to idealna seria pod realne gospo, ale myślę nie, no na wschodzie warto, żeby tak się ta seria nazywała, ponieważ Eastern jest po prostu wschodnia, wschodni, tak, więc więc tak fajnie to będzie wyglądało. No i też w sumie tą nazwę wymyślił jeden z widzów. Prawdopodobnie z jakimś postem napisał: ej, Riot, może zrobić nazwę na wschodniej, albo po prostu na wschodzie, bo fajnie by pasowało do Eastern. Czemu nie, dobry pomysł. No i jest, więc spoczko. No, ten pokos taki trochę... A, przecież czemu ja tak robię, skoro mogę się bratać normalnie? No nieważne. Więc dobra, okej. Po jednym... O, przepraszam was bardzo. Kurzy mi się w mordę. 63% po jednym przejeździe, to nie jest jakoś specjalnie źle. To widzicie, już trawa zaczęła rosnąć, więc fajnie, coś tam sobie już powoli odbija, bo tutaj sąsiad nasiał, więc tej trawy troszkę to będzie. No i dobra, i ciśniemy. Więc tak, kurczę, bardzo jaram się tym właśnie projektem daily. Mam nadzieję, że on też jakoś wyjdzie. To co projekt, to jest taki bardziej challenge'ik, minie na tam półtorej miesiąca, więc nie jest jakoś specjalnie dużo. Ale jestem ciekawy, czy dałbym radę właśnie, bo kiedyś tam wiele osób właśnie nie wierzyło we mnie. Po dwóch dniach się skończy daily, bo ty nie umiesz. Właśnie błąd, bo ja przez jakieś ponad 4 miesiące prowadziłem kanał w ten sposób, że toś tam kiedyś, nie? Że filmy były codziennie, właściwie tylko niedziela była wolna od filmów, bo był wtedy stream. A tak to filmy były codziennie tłuczone. I naprawdę to jest, powiem wam, ciężko utrzymać to, jak ma się jeszcze powiedzmy coś innego poza YouTube'em. No ale zobaczymy, mam nadzieję, że jakoś też to w miarę wyjdzie, bo co by nie ukrywać, no staram się już zrobić tak, żeby po prostu ten kanał trochę ruszył, bo ostatnio troszkę przestój był, wiadomo jak to jest. W ogóle właśnie, wpadajcie na Twitcha, zapomniałem powiedzieć, na Twitchu wpadajcie, ponieważ na Twitchu macie streamki, na których tam jestem z wami, gramy sobie powiedzmy coś, albo testujemy jakoś Eastern. Mam też tam drugiego save'a osobnego, na którym gramy sobie tak for fun. No to wiadomo, tryhard, rozwój, wiadomo jak to jest, nie? Więc spoko. Jakaś tam rozrywka, cesik też się znajdzie, więc myślę, że naprawdę warto wbić sobie, po prostu pooglądać. Link macie oczywiście w opisie. Dołączajcie na Discorda, na Discordzie też macie powiadomienia odnośnie całości filmów, czy to streamów, więc jeżeli ktoś nie ma aplikacji Twitch i nie ma powiadomień włączonych, a ma followka, bądź nie ma followka, nie ma Twitcha, to sobie wchodzi na Discorda i tam powiadomienie o streamie otrzyma zawsze. Szybciej bądź później, ale zawsze otrzyma to powiadomienie, więc naprawdę myślę, warto. Wiecie co, chyba fajnie się akurat ułoży, dojadę sobie do końca na tą drogę, zrobię poprzecznik i wysypiemy się, co nie? Myślę, że to będzie akurat spoko tutaj. Spoko nam tutaj wyjdzie właśnie, więc tak chyba sobie nawet zrobimy. Może nawet od razu zawinę, żeby nie zwlekać tam. Okej, dobra. Nie wiem, czy będę w zbiorniku pełno, czy raczej pusto. Znaczy pełno, czy nie pełno, ale chyba aż tak pod dekiel będzie podchodzić, więc spoko. Troszkę sobie cofnę może, tak? No, troszkę sobie cofniemy, żeby to ładnie nam się sypało, powiedzmy, jakoś tak. Myślę, że będzie spoko, nie? Dobra, zgaśmy sobie go. Opuśćmy header, żeby nam się tam siłowniki nie popsuły. No i dobra, to co? W takim razie ja sobie pobiegnę do domu. O, tu mam właśnie domek, więc bardzo fajnie. Duża tutaj jest naprawdę, duża część. Ja to pole ogólnie chciałem sobie na dwa pola podzielić tak naprawdę, bo to jest naprawdę dosyć spora działka. No i to właśnie chciałem zrobić i w tym miejscu zrobić tą wiatę, nie? Na nowy kombajn, powiedzmy, bo tutaj raczej mi się mieścił nie będzie. Otworzę sobie teraz, bo tędy pojedziemy sobie przez... O Jezu, o coś mi zaczął telepać. Nieważne. Dobra, siadamy do Belarusa i lecimy, nie? On nie ma habajsika, chyba nie ma. O, ręczny puściłem. Pani puści ręczny, dobra. O, trzeba podczepić, więc tak sobie zajedziemy. Dobra, Belarus bardzo fajnie, ciągniczek ogólnie, coś takiego fajnego. W sumie takie troszkę. Lecimy teraz z samymi ruskimi maszynkami, nie? Tak naprawdę. Bo i przyczepa ruska.
Powiedzmy, że prawie podczepiłem. Szczepa ruska. Ciągnik ruski, więc tak naprawdę troszkę tak po rosyjsku sobie tą serię prowadzę. Miało być to taka polska serika, to proszę. Dobra, jeszcze tylko kable podłączę. Okej, wszystko się zgadza. Wszystko się zgadza. Dobra. I co? I powoli ruszamy w takim razie. Zaraz sobie tutaj zawiniemy na tym gospodarstwie. Tam nie będę jechał przez ten asfalt, bo nie ma sensu. Raczej ten jak już to zjeżdżam po prostu. Jak jest mi łatwiej, co nie? Powiedzmy, dobra, szczepa jedzie. Jedzie elegancko. Też nie będę starał się tak jakoś tam szarżować specjalnie po tym ściernisku, bo to wiadomo też, no to jest jakby nie było dalej pole, nie? Więc żeby mi nie wytelepało za wszystkie czasy. Tak, 20 na godzinkę myślę będzie w sam raz. Bardzo fajna przyczepka ogólnie, mega zestawik, bardzo mi się podoba. Coś zawsze innego niż tylko te takie polskie autosanki. Nie mówisz o złe po prostu, wiecie, już się wszystko człowiek potrafi przejeść. A to jest naprawdę superancko, jeszcze te Mario takie też, że w realu miałem przyjemność z tego korzystać, naprawdę. No bojunia, co nie? Bojunia. Oj, dobra. No i to właśnie te dwa pola, o których wam mówiłem, że to jest na innym landzie niestety, ale no nie mogę teraz skorzystać z tych pól. Tak sobie ustaliłem po prostu, bo nie chcę, żeby... wiecie, żeby miał tu jakieś ochromcha rury widać. No, widać rurę. Nie chcę sobie tak trochę ułatwiać gry. Chciałem właśnie tak się od tych malutkich pól dorabiać tam coraz te większe, nie? Myślę, że to będzie naprawdę spoko. Dobra. Powolutku sobie zajdziemy. Okej. Zgaśmy sobie, raczej chyba nikt nie powinien jechać. Tak mi się wydaje, że raczej nikogo nie powinno tutaj być, więc spoczko. Dobra, ja to sobie zasiądę. Czekajcie, hops. Dobra. Odpalmy, na razie wiadomo, jęczmień sypiemy. Więc spoczko, ile tam jeszcze mamy? 50%. Nie wiem, najgorsze to nie widać w tym klasie. Takich modelów mamy, że tak powiem. No nic, model fajny, szkoda, że troszkę źle. Nie jest to standard 19. Wiadomo, dlatego też będę chciał sobie go zmienić po tych żniwach. No ale zobaczymy, na co będziemy stać, nie? Na pewno kombajn będę musiał kupić i prasę, nie? No i biszczepy do tych zbierania kostek, ale to jeszcze wiecie. Wszystko jest tam z czasem. Bo to nie jest jakieś tam, powiedzmy, pilne na już, nie? Tylko to jest tak raczej gdzieś tam na spokojnie sobie z tym. Okej, czekajcie sobie. O, wyłączę sobie chudziki, żeby nie widzieć tutaj tych brzydkich ikonek. Kurczę, będę miał tutaj trochę ciężko zawrócić. Może nie, jakoś dam radę chyba. Elegancko dam radę. Dobra, to już sobie ruszam. I cóż, wam może wam tego speeda, zobaczcie jak, o co mi chodzi z tym speedem, jak to ma wyglądać. I widzimy się, jak powiedzmy będzie kolejny zbiornik, prawda? No więc, my jakąś tam muzykę teraz puszczę i ciśniemy. Dobra, tak sobie właśnie koszę tutaj i sobie zrobimy też tą miniaturkę. Nie wiem, czy ona wyszła spoko, czy nie bardzo, ale zobaczymy. No i też właśnie na tej zasadzie ma to działać, nie? Czyli ja w pewnym momencie po prostu sobie, wiecie, zamykam mordę, zaczynam sobie po prostu coś tam robić. Więc to może nawet sobie wysypiemy. Mam tak lekko ponad połowę, więc dobrze było się wysypać. Okej. No i puszczam wam już muzyczkę, wysoko nacie. Dajcie znać, co o tym sądzicie, bo to może być naprawdę przydatne. I też możecie zawarć po prostu o losach serii, jak to ma wyglądać, nie? Więc taka ciekawostka. Myślę, że całkiem spoko to może wyglądać, co nie? Dobra, kolejne pole, jakie chciałem dzisiaj jeszcze wykosić, to jest takie jedno fajniutkie. Mam tu ogólnie kilka tych pól, powiedzmy, gotowych. Zaraz wam pokażę. Okej. Mam też to trochę na kolejnym odcinku jakoś sobie osobno. I chciałem tam gdzieś pod górę podjechać, a tylko tam jest rzepak. Więc musiałem się wysypać z tym wszystkim i pojechać jakby takim konwojem na nowo. Może to ciekawa rzecz być, zobaczymy jak to wyjdzie. No nie wiem, ale w sumie króciutkie pole tylko. Więc tak najbardziej takie dwa szybkie pola można dzisiaj zrobić. Myślę, że to nie będzie to taki pomysł. A ten pierwszy jednak tak troszkę pilotażowy.
testowy, zostawię dla was do oceny, jak wam to się podoba, czy wam się to się podoba w ogóle i czy miło to się ogląda, nie? Po prostu. Bo według mnie najważniejsze jest to, żeby, jeżeli, wiecie, jest taki tak zwany feeling potrzebny, nie? Czyli wiecie, jak jeżeli ja na przykład czuję klimacik, to jaram się tym, to widać, że się tym jaram, i jeszcze teraz mega tym jaram. I wy też na przykład odczuwacie to, co nie? Bo wiecie, na przykład ja jestem teraz, powiedzmy, w takim fajnym nastroju do nagrywania i wam się też to po prostu lepiej ogląda. Więc no staram się jednak jak coraz, czyli jak najlepiej tą serię tutaj poprowadzić dla was, żebyście też mieli fajne wrażenia z tego oglądania. No i też żeby mi się fajnie po prostu oglądało to, znaczy oglądało, nagrywało to, jakby nie było, no bo też sami tym swoim filmem się obejrzę, żeby nam sprawdzić dla jakości, co mi się podoba, co mi się nie podoba, bo wiele razy na przykład jest tak, że po prostu wiecie, niby film wyszedł spoko, wam się podoba nagrywanko, a potem patrzycie, to mogę oprawić, nie wiem, czasami tam warto jednak gdzieś kiedyś zajrzeć, bądź jak kiedyś wrzucałem wam filmy, które nie miały głosu, ponieważ się nie wyrenderowało, a czas nie nagrił, więc chciałem jak najszybciej tylko to po prostu wrzucić w internet, żeby to działało. W ogóle, jaki ja tutaj mam szerokość roboczą tego kombajnu, bo za Chiny nie pamiętam, a wiem, że on nie jest jakiś specjalnie duży. 3 metry, no właśnie, 3 metry to nie jest jakoś dużo. Więc ten 3-metrowy kombajn trzeba na jakieś 4,5 zamienić co najmniej, bo widzicie, że to jest troszeczkę, no słabo, nie? Słabo się kosi i nie ma co ukrywać, że długo też z tym schodzi. A na taki areał troszkę jakiś większy kombajn by się przydał, więc napiszcie koniecznie, jaki to kombajn może być. I może się w kolejnym odcinku jakiś kombajn fajny ogarnie, prawda? A jakie tam będą kolejne żniwa, to już na pewno. Właśnie, też propos tego daily, bo skoro jest daily, to wiadomo, że chcę, żeby ta ciągłość była, dlatego nie ma co się dziwić, to nie jest niczym dziwnym, że będę nagrywać filmy na zapas. Również tak samo będzie i z tą serią. Nagram sobie dzisiaj jeszcze filmik na zapas, pewnie po streamku, bo też chcę odpalić streamka dzisiaj z Mapensji, na której będę sobie po prostu testować na drugim saveiku troszkę inny sposób nagranie, bo tu gram tak wiadomo, dziadowsko, polska bieda edition, a tam już wiecie, co prawda jest troszeczkę też dziadowsko, ale nie do końca tak jak tutaj, nie, więc jest troszeczkę inaczej, jest myślę fajniej na pewno, znaczy fajnie może nie, bo ten większy fan, o dziwo, większy fan ma się z gry na starych maszynach niż na nowych, nie? No ale to chyba takie normalne rzeczy, gdzie każdy gdzieś steruje w taką rozrywkę zbliżoną do pewnie jakiejś tam też swojej okolicy, nie? Ojej, trochę to się zostawiłem. Nie wiem, czy to też... A, dobra, zresztą gdzieś tam kiedyś to się ogarnie. Ale patrzcie, pole niemalże idealnie wyliczone po ten header, co nie? Czyli czekajcie, ono ma 3 metry header, tak? 3 metry ma header. Więc przejazdów jest 3, 6, 9, 12, 15, 18, 27 metrów ma to pole? Może mieć 27 metrów. A czasem takie 20, może nawet 18, coś takiego. Bo to też jest warbik, nie? Nie zawsze do końca ten header jest taki, no, pełny, nie? Więc no, około 18 metrów to pole może mieć w sumie. Myślę, że tak. No, 18-20 metrów to może takie być, więc spoko. Najgorsze jest to, że wiecie, w real wam się wydaje, jest takie malutkie kawałeczki, to jest pół godzinki do domciu, co nie? No i pół godzinki tutaj kosimy i do domciu, więc to naprawdę działa tak, jak powinno być, nie? Więc naprawdę fajnie. Ja na przykład mega się jaram tym, że w końcu mogę, że spełniłem swoje marzenie, czyli zagranie na terenach, na które tam się doskonale zna z dzieciaka, nie? Bo jakby nie było to często, gdzieś tam się spędzało wakacje na tych polach. Więc fajnie sobie teraz tak po prostu pograć wirtualnie w całą tą mapę i że to tak naprawdę spoko wyszło, nie? Więc naprawdę jeszcze raz serdecznie dziękuję wszystkim tym, którzy pomagali przy mapie. Dziękuję też wam, bo naprawdę bardzo fajnie to wychodzi. No i dopiero po testach tak naprawdę zobaczymy, co tam jeszcze za poprawki, nie? Bo według mnie mapa już jest taka grywalna, ale na bank coś mnie jeszcze jest nie na... Tak jak to mówił mój były sąsiad, takie nie na 100, nie? Więc warto sobie jednak też sprawdzić też tą mapę. Testerzy już otrzymali, więc no, czekam po prostu na ich opinię na temat mapy, no i zobaczymy, jak to będzie no, po prostu działa, nie? I co sobie tutaj jeszcze wykończę w tym miejscu? Tak naprawdę, okej, okay. Stołu do rzepaku nie mam, sieczkarni też nie mam, więc troszeczkę będę musiał lecieć tak bez tego. No więc do tego też trzeba kupić kombajn, sieczkarni, jakiś taki konkretniejszy. Myślę, że też to jest, co by nie było, jednym z tych moich większych
problemów, dla którego chcę sprzedać ten kombajn i kupić drugi. Mimo to i tak nie jest on jakiś specjalnie zły, co nie? Czekaj, troszeczkę cofniemy, żeby nie było tak nienaturalnie. Oszczędzę wam tego oglądania. No i zobaczymy też, ile nam się udało ogólnie tego zboża tutaj uzbierać, nie? Ja sobie może go ogólnie wyłączę. Opuścimy go, więc ten spokojnie sypie. Pojedziemy na gospodarstwo. Wysypiemy się po prostu do silosu. No i później. Okej. Schowajmy rurę. Zgaśmy go sobie elegancko. Dobra. Do ciągnika. I co? Ile tutaj mamy? 4600? 700? 4700. To nie jest tak źle w sumie. Jak to takie malutkie. Będziemy sypać na którą stronę? Poczekajcie, muszę teraz sobie to rozkminić. Chyba będę sypał. Nie wiem, stracony jest ten trigger, ale chyba na prawo będę musiał sypać. Dobra, nieważne. Jedźmy w takim razie. Więc to słuchajcie. Nie wiem, czy mi Belarus podjedzie pod tą górkę. Zobaczymy. Ja postaram się pojechać tędy polem. Tak, pojedziemy polem. No, pojedziemy polem raczej. Potem zjedziemy sobie na asfalt i spróbuję to po tamtą górę wyjechać na gospodarstwie. Troszkę jest to problematyczne, ponieważ tam jest no, pod górkę. Nie wiem, czy w ogóle mi tutaj Belarus uciągnie i da radę. Ale mam nadzieję, że jednak uda się to zrobić, co by nie było. No, tak troszkę została taka grzywa, ale to nic. Nie chcę się powiedzmy, trochę to przełożę. Dobra, sobie zjedziemy. Okay. Zwykle zawsze pierwsze kosze tutaj to lucerne. Dopiero później sobie tam jeżdżę po tym polu. Ale teraz tak wyszło, że no była okazja na wykoszenie tego. To sobie po prostu musiałem wykosić, nie? O, to elegancko sąsiad sobie świnki trzyma tam. Fajnie, młodzieżowo. Dobra. Spoko, spoko. A, i też może zapytacie, czemu nie gram na tamtym gospie, co zawsze był na wschodniej. Otóż bardzo prosta sprawa, nie? Po prostu tam już grałem na wschodniej. Tu mamy do dyspozycji 11 gospodarek. I co by nie było, miałem wielki dylemat właśnie nad trzema gospodarkami. Na jednym gramy na live'ie, na drugim gramy teraz, a na trzecim no po prostu już grałem, więc raczej nie ma sensu tego po prostu powielać, nie? Dobra, i teraz tutaj z rozpędu musimy jakoś dać radę, nie wiem czy wyjedziemy. Dobra, 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 dało radę, elegancko. Teraz pytanko, czy tu się wysypuje, czy tam, ale chyba tam się wysypuje. Zaraz sobie to lepiej sprawdzę. Dobra, chyba tu się wysypuje. Nie jestem do końca przekonany, kurczę, zapomniałem po prostu, gdzie ten trigger ustawiłem, ale chyba w tym miejscu. Oj, chyba nie, chyba tam ustawiłem to, dobra. To nic, sobie przejdziemy w takim razie. Czekajcie, zrobimy sobie zawrotkę. Tak, bo tam jest dmuchawa, nie? No ale to nic, dobra. Pojedziemy sobie tędy. Otworzę sobie tutaj tę bramę. Czyli jednak tak bym musiał to zrobić. Kurczę, trochę pole jeszcze jest. Żebym tylko się tutaj w tym, tej orce nie ugrzązł, bo trochę będzie lipa. Dobra. Odpalmy sobie bramę i wjeżdżamy. Tak, czy jednak będziemy sypać na prawo chyba, nie? Czy na lewo? Chyba jednak na lewo będziemy sypać. Na lewo, dobra. Idziemy sobie. Okej, okay. No i gdzieś tam. Wiadomo, trzeba... elegancka animacja, naprawdę kozacko. No i dobra, czy tam to się wszystko w ogóle sypie? Czy my tu w ogóle będziemy mieli wszystko tak jak trzeba? Jęczmień, no jest podane na razie tyle. Aha, bo mam jeszcze osobne silosy, więc wiadomo, że będzie nam to inaczej pokazywać, ale dobra, spoko. Wysypaliśmy, więc spoczko. I co? W takim razie jedziemy na tamto pole. Pojedziemy sobie w sumie tędy drogą, gdzie byliśmy, asfaltem. I tam zajedziemy sobie. Kurczę, raczej nie mam dużo odcinka, może bym już naprawdę skończył ten odcinek. I chyba tak zrobię, wiecie co? Kolejny nagrał niemalże zaraz po tym drugim, więc będziemy mieli taką drugą część, na której pojedziemy sobie na tamto gospo, znaczy na tamto... O Jezu, proszę. Więc kolejną część odcinka będziecie mieli jakby w drugim odcinku, ale spokojnie, to będzie już jutro, także nie martwcie się o to, długo nie będziecie musieli czekać. Ja sobie szybko skoczę po prostu na... albo pojedziemy nawet sobie tamtędy, przez sąsiada pojedziemy sobie, no. W sumie tu wioska jest tak mała, że każdy jest naprawdę sąsiadem, więc nie mam tutaj nic co mówić, bo każdy to wiadomo jest dla siebie jak sąsiad. A czemu to zboże rośnie? Dziwne. Może komuś się wysypało? Albo i urosło? Nie wiem. Dobra, więc ciśniemy sobie tędy przez sąsiada tutaj właśnie gospodarstwo. Ono jest spoko, ale takie troszeczkę... na większe maszyny po prostu chyba raczej, nie? Bo to już taki większy plac i tak dalej. Kurczę, wszędzie te łany zbóż, elegancko to wygląda. No to chociaż droga ma fajną, nie? Więc ciśniemy.
No i zrobię tak jak właśnie mówiłem, czyli po prostu będziemy się widzieć w kolejnym odcinku. Jak będziemy tam na to pole jechać. Nagram mi właściwie teraz po tym, więc jutro macie kolejną część, żeby nie zwlekać. No i dobra, tam stoi kombajnik nasz. O, proszę, elegancki. Okej. Okay. Ja sobie tutaj stanę, zatrzymam się. I cóż, bardzo wam dziękuję za uwagę. Do kolejnych odcinków właśnie z serii Na Wschodzie. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał. Zostawcie łapeczkę w górę, followka na Twitchu i subskrypcję, żeby nie przegapić jutrzejszego odcinka. I cóż, jestem RMGplay, do kolejnych filmów na moim kanale. Trzymajcie się. No i cześć, do jutra.